Cześć, z tej strony Manik44, a dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnej budżetowej repliki, czyli CM515 od Cymy. Zapraszam. Wśród budżetowych replik CM515 to jedna z najtańszych, a jest to plastikowa MK od Cymy. Z tego też powodu bardzo często zadajecie mi o nią pytania, dlatego postanowiłem zrobić małą recenzję. Zaczniemy standardowo od unboxingu, później pokażę Wam, jak rozbiera się tą replikę oraz co siedzi w środku. Oczywiście również ją przestrzelamy, a na sam koniec powiem Wam, co osobiście o niej myślę. Ale zacznijmy od unboxingu. W szarym kartonowym pudle znajdziemy instrukcję bezpieczeństwa, zawieszenie taktyczne, powiedzmy, kulki nieznanej wagi, akumulator NIMH 8,4V 1100 mAh, ładowarkę sieciową, plastikowego high-capa, wycior oraz samą replikę. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej. CM515 to replika wzorowana na bardzo popularnej rodzinie AR-15. W serii replik CM500 mamy kilka modeli w różnych wariantach. Ten model wybrałem z racji, że był najtańszy oraz dlatego, że posiada front typu keymod. Replika z zewnątrz wykonana jest z błyszczącego plastiku. Z elementów matylowych mamy jedynie śrubki, piny, spust, lufę zewnętrzną oraz atrapę rury gazowej. Cała reszta wykonana jest z plastiku. Replika pomimo swoich gabarytów jest bardzo lekka i waży nieco ponad 1,8 kg oraz mierzy około 88 cm z rozłożoną kolbą oraz około 79 cm ze złożoną. Plastik, z którego wykonana jest replika, jest dość niskiej jakości, a same ścianki są bardzo cienkie, przez co replika w rękach sprawia niestety wrażenie mocno zabawkowej. Osobom, którym dałem replikę do ręki, były zdziwione, że ma napęd elektryczny, bo z powodu swojej wagi i wykonania przypomina raczej zabawkę z odpustu. Byli nawet tacy, którzy ciągnęli za rączkę przeładowania, myśląc, że ma napęd sprężynowy. Cała konstrukcja jest bardzo giętka i nie potrzeba dużo siły, aby wygiąć replikę. Będzie to rzutowało na powtarzalność strzałów, jeśli na przykład zbyt mocno oprzemy się o replikę lub dociśniemy ją do osłony. W replice znajdziemy plastikowy, jednostronny selektor oferujący standardowe tryby nastawy. Zabezpieczony, ogień pojedynczy oraz ogień ciągły. Replika posiada fakturowany chwyt pistoletowy, ale z racji plastiku, z jakiego jest wykonany, nie poprawia on znacząco chwytu. W replice znajdziemy obustronny zaczep na zawieszenie taktyczne, znajdujący się przed prowadnicą kolby. Niestety, plastik, z którego jest wykonany, jest bardzo giętki i sprawia wrażenie, jakby miał się za chwilę ułamać. Raczej nie zaufałbym mu zbytnio. Na dwudzielnym body, prócz atrapy przycisku zwalniacza zamka, znajdziemy standardowo atrapę przycisku dosyłacza. Na szczycie repliki znajdują się rozkładane mechaniczne przyrządy celownicze w postaci nieregulowanej muszki oraz regulowanego w pionie i poziomie przeziernika. Z racji, że są zamontowane na szynie, to mamy możliwość ich zdemontowania. Front z montażem typu keymod wykonany jest jak reszta repliki z plastiku, który przy mocniejszym nacisku łatwo się wygina. Tak samo trzy krótkie szyny, które otrzymujemy w zestawie, też są plastikowe, a po zamontowaniu na nich akcesoriów sprawiają wrażenie, jakby miały się łatwo oderwać. Uważałbym również przy przykręcaniu metalowych akcesoriów keymod do frontu, ponieważ mam wrażenie, że przy mocniejszym dokręceniu front może po prostu pęknąć. Replika okablowanie zakończone bezpiecznikiem oraz wtykiem mała Tamiya ma ukryte w prowadnicy kolby. Aby się do niego dostać, wystarczy ściągnąć stopkę kolby poprzez naciśnięcie tych dwóch wypustek. Replika z racji swojej konstrukcji posiada dość mało miejsca w prowadnicy i akumulator, który mieści się w całości w normalnej MC, tutaj będzie wystawał. Na szczęście sama kolba ma dość pojemne boczne komory, w których bez problemu zmieści się nawet lipo 11,1V. Sama kolba posiada 6 stopni regulacji oraz nieziemsko skrzypi przy jakimkolwiek nacisku. Aby dostać się do komory hop-up, musimy odciągnąć rączkę przeładowania, co otworzy nam okno komory zamkowej, i trzymać ją w takiej pozycji. Kręcąc kółkiem regulacji w prawo, zwiększamy hop-up, a kręcąc nim w lewo, go zmniejszamy. Po ustawieniu możemy zamknąć klapkę. Po odkręceniu plastikowego tłumika płomienia otrzymamy dostęp do 14 mm lewoskrętnego gwintu, na którym możemy zamontować akcesoria takie jak przedłużki lufy, tłumiki płomienia lub dźwięku. Sam tłumik w mojej replice był bardzo mocno dokręcony i nie obyło się bez pomocy kombinerek. Aby wyciągnąć magazynek, musimy nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie korpusu. Sam high-cap z zestawu siedzi całkiem nieźle i bez problemu podaje każdą kulkę. Zanim Wam pokażę, jak rozebrać replikę, rzućmy okiem na akcesoria, które dostajemy w zestawie. Akumulator NIMH 8,4V
2100 mAh posiada konstrukcję dwudzielną, tak abyśmy mogli zamontować go w bocznych komorach kolby. Jak przystało na akumulator typu NIMH, jest podatny na tak zwany efekt pamięci oraz jest wrażliwy na niską temperaturę. Jak w przypadku każdego akumulatora tego typu, na początek wystarczy, ale polecam wymienić go na lipo 7,4V. Ładowarka to zwykły zasilacz, który nie posiada żadnej informacji o naładowaniu akumulatora. Do pełna powinniśmy nią naładować akumulator w około 4,5 godziny. Ogólnie polecam wymienić ją na coś lepszego, bo tego typu ładowarką łatwo uszkodzić akumulator. W tym momencie chciałbym również zamieścić małe sprostowanie, ponieważ w recenzji G36JG to samo powiedziałem o tamtej ładowarce, a ta jednak informuje nas diodą LED o stanie naładowania. Przepraszam za pomyłkę. Zawieszenie, które dostajemy w zestawie, wygląda bardzo, bardzo słabo. Jeśli nie chcecie rozwalić swojej repliki, to nie polecam go w ogóle używać. Kulki, jak mówiłem, są niewiadomej wagi i polecam je po prostu wyrzucić do kosza. Wycior ma 55 cm, z jednej strony mamy ucho na szmatkę do czyszczenia lufy, a z drugiej klin do wypychania zaciętych w lufie kulek. Pokażę wam teraz, jak rozebrać replikę. Zaczynamy od wypięcia magazynka. Następnie odkręcamy tę śrubę oraz wybijamy pin. Możemy teraz zsunąć cały aper do przodu. Jeśli będzie wam się blokował, to odciągnijcie nieco rączkę przeładowania. Dolne body odłóżmy na bok. Zaczniemy od apera. Aby wyciągnąć komorę oraz lufę, wystarczy je pociągnąć w tył. Powinny wyjść bez problemu. Do 38 cm lufy mamy zamontowaną zwykłą plastikową komorę hop-up. Co ciekawe, nie posiada ona sprężyny dociskającą jej do gearboxu. Początek lufy ma wyżłobienie jak przygotowane pod o-ring, który powinien stabilizować lufę. Cały front trzyma się na tej jednej śrubce, po jej wykręceniu zsuwa się do przodu. Po odkręceniu tłumika płomienia i dwóch śrubek u podstawy atrapy bloku gazowego możemy zsunąć całość do przodu. Aby wymontować lufę zewnętrzną, musimy odkręcić tę metalową nakrętkę. Składając replikę z powrotem, uważajmy, aby za mocno jej nie dokręcić, ponieważ gwint w body jest plastikowy i moglibyśmy go urwać. Wymontujemy teraz gearbox, a zaczniemy od demontażu kolby. Uważajcie, aby nie zgubić atrapy zwalniacza zamka. Aby zdjąć kolbę, wystarczy odciągnąć tę dźwignię w drugą stronę i zsunąć kolbę do tyłu. Następnie musimy odkręcić śrubę znajdującą się wewnątrz prowadnicy kolby. Niestety, z powodu niestandardowej konstrukcji prowadnicy, aby ją ściągnąć, musimy rozizolować oraz rozlutować przewody w miejscu łączenia. Teraz wymontujemy silnik oraz chwyt pistoletowy. Zaczniemy od odkręcenia dwóch małych śrubek na spodzie chwytu. Teraz możemy rozłączyć silnik. Uważajcie, żeby nie zgubić tej podkładki. Wyciągamy silnik i mamy dostęp do kolejnych dwóch śrubek. Po ich odkręceniu cały chwyt powinien zejść bez problemu. Teraz zdemontujemy zwalniacz magazynka. Wystarczy odkręcić tę śrubkę i całość powinna nam wyjść. Uważajcie, żeby wam nie wystrzelił przycisk. Pozostało wybić ten pin oraz rozkręcić ten oraz go wypchnąć. Po ustawieniu selektora na semi możemy powoli zacząć wyciągać gearbox do góry. Powinien wyjść pod lekkim kątem. No i trzeba troszkę się z nim posiłować niestety. Replika posiada gearbox wersji drugiej. Zobaczmy, jakie elementy zamontowane są w środku. Replikę napędza sprężyna o nieregularnym skoku. Zamontowana jest na plastikowej, niełożyskowanej prowadnicy. Plastikowy tłok posiada jeden metalowy ząb oraz plastikową głowicę tłoka. W replice zamontowany jest metalowy cylinder typu 0. Głowica cylindra jest plastikowa i posiada jeden o-ring. Plastikowa dysza długości około 21,75 mm nie posiada doszczelnienia. Jak widać, układ nie trzyma szczelności i nie przechodzi testu strzykawki. Co ciekawe, i tak generuje dość dużo FPS, co zobaczymy później. Listwa popychacza dyszy jest wykonana z bardzo giętkiego plastiku i sprawia słabe wrażenie. Gearbox ma zamontowane dość pokaźne metalowe 8 mm łożyska ślizgowe. Zębatki mają standardowe przełożenie, a zębatka silnikowa posiada 4 zęby przeciwpowrotne. Niestety całość jest strasznie słabo spodkładkowana i zęby o siebie mocno trą i nie kręcą się swobodnie. Dla porównania, tak kręcą się zębatki w poprawnie spodkładkowanym gearboxie. W replice znajdziemy zainstalowany standardowy długi silnik. Wiemy, co siedzi w środku, teraz pora na chronowanie oraz testy strzeleckie. Replikę chronowałem przed jej rozłożeniem i robiłem to na kulkach 0,20 g oraz lipo 7,4 V. Replika generuje średnio około 422,8 fps oraz 1,63 joule, a jej szybkostrzelność to prawie 10 kulek na sekundę na akumulatorze lipo 7,4 V.
Na akumulatorze LiPo 11,1V szybkostrzelność wzrasta do nieco ponad 14 kulek na sekundę. Do testów strzeleckich używam kulek 0,28 g marki BLS. Na 30 metrów nie ma większego problemu z trafieniem celu wielkości ludzkiego torsu. Na 40 metrów też nie jest źle, ale już zauważamy pojedyncze kulki uciekające na boki. Na 50 metrów jest już nieco gorzej, coraz więcej kulek ucieka nam na boki. Na 60 metrów to maksimum, trafienie na tę odległość będzie wymagało oddania nawet kilku poprawkowych strzałów, ponieważ kulki znosi w każdą stronę, w ostateczności zostaje zasypać przeciwnika gradem kul. Widzieliśmy, jak replika jest skonstruowana, jakie ma wnętrze oraz jakich osiągów możemy po niej oczekiwać. Ale czy jest to dobra replika do zakupu na początek? Replika po wyciągnięciu z pudełka sprawia wrażenie taniej zabawki. Plastik się błyszczy i wygina przy byle nacisku, a do tego niemiłosiernie trzeszczy. A cała replika gnie się, jakby była z gumy. Dodatkowo replika jest bardzo lekka, co potęguje zabawkowe odczucie. Niemniej, ma metalowy gearbox generujący około 420 fps i zasięg dochodzący do 60 metrów. Ale znów, z powodu wykonania mamy dość duży rozrzut na boki. A gdy w ferworze walki oprzemy replikę za mocno o osłonę, to może się okazać, że kulka poleci w całkiem innym kierunku. Swoją przygodę z airsoftem rozpocząłem od sprężynowych replik, a dopiero później kupiłem sobie swojego pierwszego AEGA. Było to SR16 od JG, czyli też plastikowa M-ka. Dałem za nią wtedy około też 300 zł, więc całkowicie rozumiem, że nie każdego stać na początku, żeby kupować nie wiadomo jaką replikę. Ale z tamtej repliki nie byłem zadowolony. Też wyginała się straszliwie, trzeszczała i miałem problemy z celnością. Dlatego ją sprzedałem i w jej miejsce kupiłem sobie G36 JG, które mam zresztą do tej pory. Moim zdaniem nie warto kupować tej repliki na początek. Jeśli twój budżet jest ograniczony, to polecałbym raczej poczekać i dozbierać do czegoś lepszego. Coś, co posłuży ci po prostu dłużej i w co będzie warto zainwestować kilka złotych, żeby polepszyć jego osiągi. Bo w to moim zdaniem po prostu inwestować się nie opłaca. Ja wiem, że pewnie za chwilę dostanę całą masę komentarzy typu: a ja kupiłem tą replikę, wymieniłem w niej tam X i ona działa super, nie? Ja w żaden sposób nie neguję tego, że tą replikę można wziąć na strzelankę i się z nią dobrze bawić. Chodzi mi tylko o to, że jednemu ta replika podziała 2 lata, a drugiemu się rozpadnie po dwóch strzelankach. Chodzi mi o aspekt ekonomiczny. Kupując tą replikę i inwestując w nią w jakiekolwiek pieniądze, oddalacie się tak naprawdę z każdą złotówką od zakupu czegoś lepszego. Jeśli już planujecie zakup tej repliki, albo już tą replikę macie, to nie inwestujcie w nią nie wiadomo jakich pieniędzy. Bardziej się opłaca zostawić ją później jako replikę zapasową albo jako replikę do pożyczania w momencie, kiedy kupicie sobie jakąś naprawdę fajną replikę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej replice, a jeśli już taką macie, to jak wam się sprawuje. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.